Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przeczytamy sobie trochę komentarzy. Dobra, zaczynamy. Tala wypisze. O kurwa, ty jesteś karygodny i chuj. Zrób dwa medawa i mam więcej likę i suby ode mnie zrób. I dwa me dawaj, wykupuję suby, ja mam całe rwy normalne suby od ludzi, a nie multiaki niekupione, a on ma multiaki, nie kupuje subów, ty pojebany jesteś, czy co kurwa, jestem starszy od ciebie, a ty pierdolisz, jak ośmiolatek, co mówi, jakby miał chuja. Bardzo nieładnie mi napisał komentarz, mi się on bardzo nie podoba. Balbino Nonino napisał: nie jesteśmy twoimi kochanymi. Geju wydupiaj, sepleniaczu wzyty, pokaż twarz. Pokaż twoją mordę. Bardzo też niemiły komentarz. Dobra, Oli, ty skomentował. Posłuchaj, powiedz mi jedno. Czy warto w ten sposób się zachowywać? Nie sądzisz, że hejtowanie siebie nawzajem ma w ogóle sens? Wyciągam do ciebie rękę na zgodę. Mam nadzieję, że z tego skorzystasz. Potem, gdy odpisałem mu, że nie korzystam z jego ręki na zgodę, napisał: nie piszę kubku jeden, nie chcesz pomóc, nie mam dla ciebie czasu, nie do rozwinięty pusty łebie. Dalej, kolejny komentarz od Oli Ity pod tym filmem. Słuchaj, jesteś człowiekiem pełnym kompleksów, jadu i zazdrości. Wracaj do ciemnogrodu, skąd pochodzisz. Dwóch słów na takiego gniota jak ty. Nie mam w zwyczaju atakować i hejtować, ale tobie się to w pełni należy. Jeśli moje suby są kupione, to zobaczymy, jak fala hejtu wyleje się na ciebie i twoje pełny nienawiści kanał. Wegnam cię, kolesiu, tak napisał tutaj. Dobra. Kolejny komentarz, te was trochę krótszy. Jesteś głupi. Nie mam na ciebie czasu. No dwa, przeczytajmy dla odmiany jakiś jeszcze pozytywny komentarz pod tym filmem. Betrzym napisał: ja mu już unlajkowałem filmiki. Bardzo dobrze. Trzeba, tak należy robić. No dwa. Następny filmik. Oli Talar znowu napisał: Oli, ty ma dziury w zębach. XD. Kacpiu napisał: you are beautiful. Talaw napisał: on jest zbyt dumny, że ma tego tysiaka z multikont i myśli, że wszystko może, rapuje jak Czuks i robi dramy. Ja nie daję mu to subów, tylko nowi ludzie, co wchodzą na jego kanał, pisze już do nich, żeby mu robili multikonta. A on ma 11 lat, a ja mam 14. I... Dobra, to były brzydkie słowa, wszystko pocenzurowane. Dawid Czekaj napisał: Aptuwek z 1-7 jest bardzo ładny i prawda, że nie prawda. No Name napisał: opis był... Nie wiem. Czemu piszesz, dawajcie mu łapki w dol? Chcesz, żeby tobie ktoś tak życzył? Wiem, że wyśmiewa twoją wadę wymowy. Ja też mam trochę wadę, ale wiesz, do każdego trzeba mieć szacunek. Pozdwo Noname. Mój stream, Noname Polska. Oli, ty odpisał: Noname, ale ty na mnie? Czy na niego? Noname. Co? Oli, ty mnie nie lubisz. Balbino Nonino. On tutaj już, któryś kolejny komentarz. No dwa. Balbino Nonino napisał: idiota z ciebie. Pokaw się, a nie piewol do logopedy z takim seplenieniem. Nie prowadź kanału. Żałosny gościu jesteś. Padola z ciebie. Spakuj się z tym kanałem. Frajerzy, ten pak z ciebie niezły. Seplenisz do logopedy. X Misia X napisał: a w Tuwex 1337 to najlepszy YouTuber. Jest bardzo ładny.
To prawda, to prawda. Dobra, kolejny filmik. O nie, ty. Map 12 dislike. Nieprawda. Naucz się liczyć, kolego. X misia X napisała. Już znowu. Łapka w głowę. A ten ty to głupek jakiś. Hashtag axartu aptu vexonatorus. Oli ty napisał. Nie dziwne, że ma tak mało słów. Potrafisz tylko oceniać negatywnie, widać zepsuty jesteś, zabić przemawia przez ciebie, znajdź lepsze tematy, rozwijaj się, bo stoisz w miejscu. Patrz na siebie, pokaw twarz. Adwian Paluch napisał. Oli ty, negatywnie ocenia ci? Aftówek przedstawił rzetelne argumenty przeciwko tobie, podczas gdy ty w swoim filmie trafiałeś się tak nieistotnych rzeczy, jak na przykład głosu albo wymowy. Wszystkie twoje odpowiedzi to albo kłamstwa, albo twoja niewiedza, a gdy jakiś fragment ci nie pasował, to po prostu go pomijałeś pod pretekstem, no on tu coś dalej biadoli. Jakby było to nieważne. I powtarzamy kowas kolejny. Odpowiedz na ten film, a nie pisz komentarzy. I ustosunkuj się do wszystkich argumentów, które przedstawił Aftówek 1337. Bardzo mądry komentarz, Adrian Paluch. I też tak uważam. I koniecznie właśnie nagraj odpowiedź, Oli Yty. Oli Yty napisał. Szkoda, że nie pokazałeś twoich słów obważających mnie. Mam 11, tak, jestem na tyle dojrzały. Kurski. Na komputerze, w programach. Że mogę prowadzić kanał i to wobie bawiąc się tym, to nie moja przyszłość, kawiewy może nie sobie, ale bawię się. Dobrze za. To ty siedzisz, tylko cię słychać, nie pokażesz się czemu. Jak ekspert oceniasz i mówisz, co ci się nie podoba. Jak się nie podoba, to nie podoba. A ty jeszcze filmik robisz i wypływ na suby. Wałosne i wyluzuj, bo śmieszny jesteś z tą powagą. Gratuluję, super film, jak zrozumiesz i wonię, to wtedy będziesz wdrożony na prowadzenie kanału. XD, 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 XD. Pozdrawiam, postaraj się, bo widzę, że wiążesz przyszłość. Ty rozwin skrzydła. Powiem tak, że ustosunkuję się do tego komentarza i powiem, że jak mi się coś nie podoba, to mogę o tym powiedzieć, mam prawo o tym powiedzieć. I w ogóle nie mów. Nie mów tego nie oglądać. Dlatego, że. Jeśli nic, coś mi się nie podoba, mam prawo o tym powiedzieć w internecie. Po prostu cię krytykuję. To jest zwykła konstruktywna krytyka. Mówię, co mi się nie podoba, i mówię, co chciałbyś, żebym zmienił. Tyle ode mnie z tej strony. Pozdrawiam wszystkich, których komentarze tutaj przeczytałem. Nawet użytkownika. To ja spoko. Odpierdol się od Oli i ty. Patrz na siebie, pedałku. Bardzo niemiły komentarz. Właśnie taki jest poziom widzów Oli i ty. Adrian Paluch, który jest moim widzem, na bardzo dobre argumenty. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Elo.